Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Bohaterem dzisiejszej recenzji będą najnowsze słuchawki firmy Hama, model Hama Joy. Takie właśnie niewielkie słuchawki w bardzo przystępnej cenie. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. W tej recenzji pokażę wam te słuchawki bardzo dokładnie, powiem wam jak grają i zrobimy sobie także test mikrofonu. Jako że są to słuchawki uniwersalne i do komputera i do smartfonu, mamy mikrofon na kablu, tak więc od razu go sobie przetestujemy. Ok, moi drodzy, słuchawki mam już dopasowane, teraz podłączę je do mojego smartfona. Za chwilkę uruchamiam nagrywanie i już będziecie słyszeć mój głos nagrywający się właśnie poprzez mikrofon tych słuchawek. Ok, w tej chwili dźwięk już się nagrywa, tak więc możecie stwierdzić jaka jest jakość dźwięku płynąca z tego mikrofonu. Mikrofon posiada także wielofunkcyjny przycisk, którym możemy właśnie odebrać rozmowę, zakończyć ją, bądź też wznowić lub zatrzymać odtwarzaną piosenkę. Tak więc przed nami słuchawki Hama Joy. Dostępne są one w wielu kolorach, sprawdzicie je sobie na stronie producenta. I są to słuchawki w naprawdę dobrej cenie, przy okazji grające niezwykle przyzwoicie jak na tą cenę. Jeśli chcecie poznać dokładne ceny, zajrzyjcie sobie do opisu filmu. Tam macie linki do sklepów. Natomiast co do podstawowych parametrów. Są to słuchawki, które posiadają przetworniki o średnicy 40 mm. Pasmo przenoszenia wynosi tutaj od 20 Hz do 20 kHz. Czułość to jakieś 102 dB, a oporność 32 ohmy. Czyli typowe słuchawki i do komputera, i do smartfona, do tabletu również nadadzą się super. I zobaczcie, słuchawki posiadają kabelek wychodzący tylko z jednej z lewej muszli. Kabel ma aż 1,5 metra długości. Zabezpieczony jest nylonowym oplotem i zakończony pozłacanym wtykiem mini jack 3,5 mm, czteropinowy. Czyli te słuchawki posiadają także mikrofon, jest on tutaj na kabelku. Mamy też przycisk, którym możemy odebrać i zakończyć rozmowę, a także wznowić lub zatrzymać utwór. Przycisk jest malutki, ale bardzo funkcjonalny. No i bardzo fajnie, że mamy tutaj 1,5 metra kabla, a nie 1,20 m, jak w większości tego typu słuchawek. Więc kabel jest naprawdę mocną stroną tych słuchawek, jest elastyczny, jak widzicie, jest mocny jednocześnie poprzez ten oplot i ma bardzo fajny wtyk mini jack. Jeśli chodzi o same słuchawki, moi drodzy, to są naprawdę bardzo, bardzo lekkie, praktycznie trzymając w dłoni, praktycznie nic nie czuć. Słuchawki ważą jedynie 125 gram. Jeśli chodzi o wykonanie, to myślę, że w tej cenie jest naprawdę fajne. Jeśli spojrzymy sobie na górny pałąk, to widzimy, że jest on dość szeroki. Mamy tutaj miękką poduszeczkę, od spodu oprzyte jest to skórą ekologiczną. Mamy całkiem ładnie to zszyte, szwy są dość równe, dość fajnie wyglądają. Następnie mamy elementy z takiego gumowanego plastiku, całkiem przyzwoite, oznaczenie słuchawka lewa, prawa. Przewody idące do przetworników też są zabezpieczone oplotem, a regulacja jest na takiej metalowej prowadnicy. Odbywa się to tak. I możemy je rozregulować, czyli na każdego spokojnie będą pasowały. No i ta cała regulacja, przez to, że jest metalowa, jest naprawdę solidna. Słuchawki, jak widzicie, nie skrzypią, nie wydają żadnych dziwnych dźwięków. No i przechodzimy już do samych części nausznikowych, do tych muszli. One nam się obracają w ten sposób. I troszeczkę możemy je też tutaj na tych prowadnicach wyregulować naszej głowy. Zewnętrzna część jest po prostu wykonana z takiego białego, w tym przypadku gumowanego plastiku. W kolorowych jest podobnie. No i ostatnia rzecz, tutaj te wypełnienia, które są, jak widzicie, dość miękkie, dość elastyczne. Nie ma tego co prawda za dużo, natomiast słuchawki nie wywołują jakiegoś mocnego naporu od boku na głowę słuchacza, pod warunkiem, że je dobrze wyregulujemy. Ponieważ jeśli miałem je nasunięte tak na górną część ucha, wtedy troszeczkę mnie uciskały. O wiele lepiej je troszeczkę bardziej rozregulować, rozszerzyć, tak żeby zeszły do połowy ucha, bardziej w dolną granicę, i wtedy już jest naprawdę duży komfort. Tak więc pod względem jakości wykonania i komfortu myślę, że jest naprawdę fajnie w tej cenie. No i teraz, moi drodzy, co do wrażeń dźwiękowych, za chwilkę zobaczycie też sekcję dźwiękową, natomiast muszę wam powiedzieć kilka słów. Te słuchawki zaskoczyły mnie pod względem przekazywania muzyki bardzo, bardzo pozytywnie. Nie spodziewałem się, że w słuchawkach tak prostych i niedrogich
można z doświadczeń dźwięku na naprawdę dość wysokim poziomie. Oczywiście, jak to bywa w słuchawkach, na każdą kieszeń najlepiej sprawdziły się w muzyce rozrywkowej, gdzie mamy dużo ścieżek, instrumentów, mamy wokale, a także basy. Powiem Wam, że ten bas w tych słuchawkach jest naprawdę przyzwoity. Jest on dość wiernie odtworzony, czyli nie jest taki przesadzony, przekoloryzowany, natomiast jest i zauważalny. Ogólnie dźwięk z tych słuchawek jest mocny i dość czysty, także wokale wypadają bardzo dobrze. Ok, moi drodzy, poznaliście wszystkie cechy tych słuchawek. Przypomnę, że Hama Joy dostępne są w kilku naprawdę fajnych kolorach, no i cena jest naprawdę atrakcyjna. Przy okazji muszę stwierdzić, że jak na taką cenę słuchawki grają naprawdę przyzwoicie. Jeśli je sobie kupicie, powinniście być zadowoleni z wydanych pieniędzy. Przypomnę jeszcze raz, że ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie także w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Za chwilę będzie jeszcze plansza z podsumowaniem, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!